Dzień dobry. Niedościgły Waldemar. Waldy Waldi z nami dziś. Niedościgłego Waldemara możecie kojarzyć między innymi z filmów, jakie realizuje Olek Ostrowski. I tam często Waldek się pojawia w roli eksperta niedościgłego. Dziś o swoim prywatnym motocyklu w serii Bary na używkach. Dziś będzie rakieta 3, 2,5 litra pojemności. Największy seryjnie produkowany silnik motocyklowy na świecie. No, tak wyszło. Witam Państwa, dzień dobry, witam Ciebie Bary. Witam Was również w moim garażu, a raczej przed moim garażem na moim podwórku. Słuchajcie, no tak, to masz tutaj wiele racji, ten motocykl tak mnie zainspirował, że jak go wzięliśmy do naszego programu na testy, to już go nie oddałem i został u mnie w garażu. Szybko żeśmy załatwili formalności i ten motocykl mnie został w zasadzie, no mam nadzieję, że dożywotnio, w sensie, że będzie wiele, wiele lat mi służył, a zainspirował mnie swoją mocą i momentem obrotowym, oczywiście też różnymi fajnymi designerskimi szczegółami, ale nawet jak żeśmy przed programem, przed swoim tutaj wejściem rozmawiali, to stwierdziliśmy, że na pewno księgowi tego motocykla nie projektowali. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, co oni zrobili w tym motocyklu. On jest, ja mówię, tak postarany, te detale, to jeszcze te tylne podnóżki dla pasażera. No pokaż mi drugi motocykl, w którym z tyłu są takie podnóżki, się w ogóle otwiera, rozkłada, one są, no, każdy element jest tutaj, naprawdę mógłby osobno stanowić małe dzieło sztuki. No. Partnerem serii Bary na używkach jest RR Moto z Torunia i z Warszawy. Największy sklep z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi w Kujawsko-Pomorskim, a teraz również największy sklep motocyklowy w Warszawie. Czynny od poniedziałku do soboty i w niedzielę handlowe od godziny 10 aż do 20. No. Tak, no o tym żeśmy też wcześniej wspominali, że no każdy detal tu jest tak fajnie dopracowany, dlatego to mnie tak bardzo zainspirowało i nawet mówiliśmy o tym, dlaczego nie ma takiego czegoś w każdym motocyklu. No oczywiście wiadomo, nie, tam by to od razu była i cena inna i może by było mniej funkcjonalne, no bo jednak w motocyklach sportowych, ulicznych, streetach bądź turystycznych to może by się nie sprawdziło, ale uwierzcie mi, że to jest patent naprawdę przepiękny. Zresztą nie każdy to też docenia, no ja jak patrzę na takie elementy tutaj, no, nawet nie muszę szukać, nie? Pierwsza rzecz, na jaką spojrzałem, tam jest ten przewód oczywiście w stalowym oplocie, poprowadzony do zacisków z tyłu, do Brembo i prowadzenie tego przewody, no to już jest specjalna tutaj osłona dodatkowa na osłonę wału, specjalne tutaj zatrzaski, żeby ona sobie szła w odpowiednim miejscu, no to jest tych detali tyle. Tak, no, nawiązałbym też tutaj od razu z automatu, jak idziemy do przodu motocykla, na silnik, nie? Ludzie w domie zaczepiają mnie, w zasadzie prawie wszyscy gdzieś tam, jak zaparkuję gdzieś czy coś, to mnie zaczepiają, o, to ma 6 cylindrów, a ja mówię, nie, no klasycznie, jak w Triumfie, 3, ale jak to, ale jak to? No i też jakby projektant zaprojektował to tak, że z prawej strony tutaj mamy kolektor wydechowy, tu mamy kolektor ssący, który wygląda jak wydechowy, tak więc ten każdy szczegół, ta taśma wokół zbiornika, no tutaj trochę mam zmienioną kierownicę, bo to o tym też wspomniałem, że chciałem to sobie tak zrobić pod siebie, czyli motocykl jest wersją GT, a ja sobie założyłem kierownicę od R-ki, żeby mieć taką bardziej zadziorną pozycję. Właśnie. To tak słowo wprowadzenia może jeszcze, bo nie wszyscy się muszą orientować. Rzeczywiście Rocket 3 występuje w dwóch wersjach, GTEC i R-ka. To jest trochę tak jak Ducati jest Diavel i X-Diavel, nie? Tak, że tak. Na Diavelu ta pozycja jest nogi bardziej zgiętym pod kątem prostym, a X-Diavel jest bardziej cruiserem, nogi do przodu. I tutaj też R-ka jest bardziej taka, a GTEC natomiast GTEC nogi do przodu. Więc ty masz GTEC-a, ale kierownicę od R-ki. Bo chciałem jeszcze bardziej jakby tą pozycję taką zrobić, taką zadziornią, taką agresywną, taką chuligańską troszeczkę, tak. Czyli nogi do przodu, ale ręce też w takiej pozycji. Tak, tak. Założyłem sobie taką kierownicę właśnie od wersji R. No i przerobiłem cały ten tylny uchwyt, chlapacz powiedzmy, tak, bo to jest, nie można tego inaczej nazwać jak chlapacz. Wyrzuciłem go zupełnie, żeby wyeksponować
pokazać ten... Oponę w rozmiarze 240, ten walet przepiękny, ogromny. Tak, tablica tak. Powędrowała na bok, pojawiły się kierunkowskazy też oczywiście akcesoryjne. Tak, zmienione, oczywiście z pełną homologacją, którą wożę w bagażniku, gdyby w razie czego pan policjant mnie tutaj oskarżył o to, że jakieś niedozwolone przeróbki są porobione. No bo to... on jak się tak spojrzy, przepraszam, tak. To wyglądają na takie malutkie, pewnie nic nie widać. Jak mi je odpaliłeś, nie mam pytań. Naprawdę widać jest te kierunkowskazy, tak. Myślę, że z daleka. One oślepiają, można by powiedzieć. Także to takie moje drobne tutaj zmiany wprowadzone w tym. I założyłem sobie również zestaw Mio kamery, którą widać tutaj z przodu. Tak, jest z przodu i z tyłu kamera. Pod siodełkiem. Jednak w tych czasach na ulicy bardzo dużo się dzieje. No, wiemy, jak jeżdżą motocykliści. My jeździmy oczywiście zgodnie z przepisami, ale czasami niektórzy kierowcy różnie się zachowują. W związku z tym stwierdziłem, że jednak dobrze mieć ten wideorejestrator, żeby wszystko było nagrywane. No, standardowa aplikacja, możemy sobie na bieżąco coś tam ściągać i, i bawić się. Tak więc to a propos takich dodatkowych rzeczy. I też mówiłeś, że wam się to czasami przydaje, kiedy z Olkiem coś nagrywacie o motocyklach i masz od razu fajne ujęcie z pokładu drugiego motocykla. Dokładnie. Może nawet wykorzystamy coś tutaj z tego, jak pojeździmy sobie po mieście, to i pokażemy, wrzucimy tutaj. Pokażemy w filmie. Tak. Tablica fajnie z boku zamontowana, sam przerobiłeś sobie tutaj ten uchwyt na tablicę, jest skrócony. Tablica oczywiście zindywidualizowana, uwielbiam zindywidualizowane tablice. Tak, w ogóle historia tej tablicy, jakby numer na tablicy miał być zupełnie inny, dlatego że w którymś tam programie, już po decyzji, jak ten motocykl już był, że tak powiem, zakupiony, stwierdziłem, że zarejestruję go gdzie? No tam, gdzie można zrobić R0 tudzież ROW, czyli musi być Rocket. W związku z tym R0 to jest tylko Rzeszów. Znaleźliśmy szybko sposób, jak zarejestrować motocykl w Rzeszowie. No i na antenie programu powiedzieliśmy, że to będzie rejestracja Rocket 3. I wyobraźcie sobie, sprawdziliśmy, jest wolny numer i tak dalej. Złożyliśmy wniosek. Okazuje się, że ktoś w te dwa tygodnie był sprytniejszy i szybszy od nas. No i niestety Rocket 3 było zajęte. Ale jakby... Nieładnie. No nieładnie, ale z drugiej strony, wiecie co, jak sobie tak teraz patrzę na tą tablicę, to ten Rocket robi chyba fajniejszą robotę. Jest jeszcze bardziej zadziorny teraz, tak. Jest taki trochę z przekąsem. Tak, ale wiesz tak. Co, zastanawiam się, czy ktoś sobie to zrobił, wiesz, tak, po złości i sobie zrobił taką tablicę i ma to w jakiejś Hondzie CBR, ale podebrał ci, czy rzeczywiście nie, też do generalnie Rocketa? Generalnie ja mam taką zasadę, że jak coś się nie udało, to odcinam grubą kreską. Rozumiem, nie zastanawiasz się nad tak, tym, super. Tak, zastanawiam się nad tym. Mam nadzieję, że może spotkam kiedyś tego gościa przez przypadek, nie? To wtedy nawiążę do tego, a tak, to w ogóle się tym nie przejmuję. Rozumiem. Wolę jakby chłonąć i czerpać satysfakcję z jazdy i z driftowania tym motocyklem. To musi być frajda. On jest długi, on jest ciężki, on jest stabilny, ale on jest potwornie mocny, bo tutaj jest 167, poprawnie jeśli się mylę, 167 koni mocy. To jest dużo. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Tu jest chyba poniżej 3 sekund do setki. W związku z czym moment obrotowy musi być ogromny, to jest chyba 200 newtonów, z tego co dobrze pamiętam, albo 220, ale chyba 200 newtonów. Moment myślę, że tam ponad chyba nawet... 218, to... jakoś tak. Co do tego jeszcze silnik, ciężki silnik mamy bardzo mocno z przodu umiejscowiony, więc jakby wyważenie tego motocykla i transfer masy podczas różnych manewrów jest tak genialny, że oczywiście trzeba wyłączyć wszystkie tryby, no bo inaczej się nie da. Kontrolę trakcji i innych atrakcji. I wtedy do dwójeczki, do końca, do odcinki możemy sobie pięknie driftować. No i stąd niestety Co na to opona, powiedz mi. Opona 240 znika dosłownie w oka mgnieniu, tak więc no, trzeba się przygotować tutaj na te kobry, które są jednak dość kosztowne. A wąt kobra, ile kosztuje na tył taka opona? Nie pamiętam, albo komplet, albo tył 3000. Tak więc to nie jest mały wydatek, ale no jakby satysfakcja z driftu jest niesamowita. Poza tym, jak dobrze wiemy, wszyscy tutaj, nasza rodzina motocyklistów, no te 3 sekundy do setki, no to już dobry plastik ma, prawda? Tak więc uwaga, chłopaki, na światła. Można się zdziwić, nie? Można się zdziwić. No i te przeciążenia są naprawdę super. W sensie, że są no, odczuwalne i
i no banan na buzi, tak. Dlatego jeżdżę cały czas w otwartym kasku, w okularach. Dobra, a powiedz, na prostej, jasne, super. I na prostej wtedy, kiedy pokręcisz mocno i tył idzie uślizgiem, jeszcze bardziej super. No jest zabawa, dobra, tej mocy jest dużo, 3 sekundy do setki. No ale zaczynają się zakręty. I powiedz, jak jeździ się tym motocyklem po zakrętach? Widzą, bo ja wiem, bo jeździłem. Tak, od razu chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałem wcześniej, co ty wspomniałeś. Jak już spotykam wytrawnych motocyklistów, to pierwsze właśnie co pytanie, jakie, no bo oni jednak już orientują się, co za motocykl podjechał, to pierwsze pytanie jest, a my słyszeliśmy, że to w ogóle nie jeździ po zakrętach. No i zapraszam ich wtedy do tyłu, opona nie jest zamknięta, no bo jednak ona ma profil trochę zupełnie inny, żeby tą oponę zamknąć, to naprawdę trzeba się nieźle położyć. Ale już prawie, że pod nóżkami przycieramy, to jest prawie, że zamknięta opona. Ten motocykl jeździ świetnie, doskonale po zakrętach. Mega trzymaninie jest, niesamowicie stabilny, nieskończenie stabilny. Tak. To jest... Jednakże trzeba troszeczkę tej siły w przyciskę włożyć więcej. On ma ogromną tendencję do prostowania się, bardzo ogromną, w związku z tym, że jednak ten tylny kapeć jest szerszy dużo od przedniego i przy złożeniu jednak to koło troszeczkę nam nie idzie w takim jednym śladem i ma tą tendencję do wstawania, bo jakby ta różnica tej linii przejazdu jest między przednim a tylnym kołem. Ale mamy na to sposób, używamy przyciskrętu i uwierzcie mi, no przycieramy kolanami na zakrętach. Właśnie powiedz, jak to się stało, tak wiesz, to może się niektórym wydać dziwne, nie? Że gość, który tyle czasu, tyle swojego życia poświęcił na wyścigi, na typowo sportowych motocyklach, wylądował na motocyklu tego typu. To jakiś taki nagły przebłysk był, że... Sam się zastanawiam, przecież ja kiedyś miałem 4 S1000R w garażu. Jeszcze tam jeden stoi za wami na tyłach kamery, która nas nagrywa. I ja się kiedyś zastanawiałem, nie wiem, jak widziałem 20 lat temu, jak widziałem kolegów motocyklistów, którzy jeżdżą jakimiś Harasiami, jakimiś Royal Starami, jakimiś VTX-ami bądź Intruderami. Mówię, Boże, kocham, nie, to nie dla mnie, nie? W związku z czym uważam, że jednak ta choroba jak peselowa przychodzi prędzej, raczej później w naszym przypadku, ale jednak przychodzi. I to się też bierze z tego, że dobrze wiesz, że jak pojedziemy na tor i ponaparzamy na tym torze po prostu tak, to później wsiadamy do auta, jak gdzieś tam wracamy, albo nawet jak wsiadamy na motocykl, to mamy satysfakcję z tego, że jedziemy spokojnie, prawda? Tak dostojnie i podziwiamy widoki. I tak faktycznie jest. Ja już się tyle wyjeździłem na torach wyścigowych, na szkoleniach różnych uczniów, studentów, w sensie... doskonalenia techniki jazdy. Doskonalenia w techniki jazdy. Kalifornia i te tematy. Tak, że ja po prostu już nawet jak do naszego programu z Olkiem bierzemy jakiś... No bo ja jestem jakby od tego obszaru ścigaczy. Tak. To jak bierzemy jakieś plastikowe szlifierki do... No to okej, ja to robię oczywiście z satysfakcją i z bananem na buzi, bo bierzemy takie motocykli, którymi się albo nie ścigałem, albo nie jeździłem, w związku z tym to jest fajne, ale jednak po nagraniu setu już sobie tam odpuszczam i wolę wsiąść na roketa. Przychodzi weekend, wsiadasz na roketa, jedziesz do Krakowa na Distinguished Gentleman's Ride, tak. I tam się świetnie bawisz z uśmiechem na twarzy. Tak było niedawno, tak więc to jednak zmieniają się może gusta, nie? Ale... potrzeby, oczekiwania. Tak. A jeszcze do tego ten sprzęt mnie tak mocno zachwycił. Ja cię doskonale rozumiem, wiesz, dlatego, że ja... nawet już nie chodzi, wiesz, o to, że to jest, bo wszyscy myślą, że to dlatego się tak nim niektórzy jerają, że to jest ten największy silnik, że to te 3 cylindry, 2,5 litra. No jasne, to przyciąga uwagę, ale mnie w tym motocyklu najbardziej jara właśnie nie to, że ten silnik, tylko to, jak on wygląda, jak on jest, wiesz, on jest takim mięśniem, on jest po prostu potężnym kulturystą. I to, od czego zaczęliśmy, czyli jak on jest wykonany. Wiesz, tutaj to szczotkowane aluminium, tak to się nazywa, aluminium w wielu miejscach. Te wszystkie detale, te drobiazgi, tego motocykla chce się dotykać, nie? To jest... W tym roku po raz drugi byłem na zlocie klasycznych Triumfów i było kilka podobnych roketów.
różne tam egzemplarze, różne wersje, ale był też jeden, który miał akcesoryjny wydech. Mhm. I miał karbonowe osłony chłodnicy, plus karbonowy błotnik z przodu, czyli takie już detale i takie akcesoryjne rzeczy, które jakby upiększają go. I powiem Wam szczerze, że okej, bardzo ładnie to wygląda, super, ale ja stwierdziłem, że zostawiam to tym ludziom, niech oni sobie modyfikują go w tym kierunku. Ja jednak wolę takie detale, które jeszcze bardziej go upiększają, niekoniecznie wymiana tych elementów, które na przykład w przypadku przedniego błotnika uważam te takie ordynarne śruby, które wystają na nim, są, dodają mu uroku. Też właśnie mi się to podoba. Tak, super. To co powiedziałeś, Bary, że te szczotkowane elementy jakby też mu nadają charakteru. I stwierdziłem, że jednak nie będę tych wymieniał tych rzeczy na karbonowe. Może coś tam jeszcze zmodyfikuję. Już miałem pomysł, jak trochę, bo mam wrażenie, że ta kierownica nadaje mu takich, no nie wiem, to rogów takich wystających, odstających rzeczy. I już sobie pomyślałem, czy by nie skrócić tej kierownicy kilka centymetrów z każdej strony, żeby on trochę takiej smukłej sylwetki nabrał. Aczkolwiek boisz się pewnie też, że zaburzysz to, co już tak, tu jest, nie? Bo to jest tak, tak, mnie się bardzo podoba ten delikatny, bo to jest bardzo dyskretny tuning, to co ty zrobiłeś, tak? To z tyłu, ta przebudowa, tablica, no kierunkowskazy, wiadomo, bo to coś nie, coś tutaj się, tą kierownicę zmieniłeś sobie pozycję, tutaj widzę jakieś tam montujesz jeszcze uchwyty na telefon i tyle, nie? Rzeczywiście w tym motocyklu, no niewiele tutaj potrzeba, no, bo on już bazowo jest przepiękną dokładnie maszyną. Podobnie jest na przykład z przednią owiewką. No ona w zasadzie to jest prawie że żadna. I niektórzy na trasy sobie zakładają jakieś większe. Ja sobie zakładam tutaj tylko taki mały ten deflektorek, tak? Tak, taki mały, żeby jednak przy tych autostradowych prędkościach trochę odciążyć cały ten opór powietrza, który tutaj jednak uderza na klatę. I to zupełnie wystarczy. Jak tylko przyjeżdżam z jakiegoś dłuższego wypadu, to od razu zdejmuję, żeby on z powrotem wyglądał tak jak... Tak, jasne. Tak. Znaczy w trasie, a na autostradzie niemieckiej, jakie to są prędkości takie, żeby było fajnie, wygodnie, przyjemnie? No na niemieckiej autostradzie, z tego co widziałem, to 236-239 jest odcinka. Okay. Ale pytam o takie, wiesz... Tak, tak. Wiesz co, prędkość przelotowa 140 na naszych autostradach. Okay. Zupełnie w ogóle. Nawet powiedziałbym, że on ma taką chęć pojechać z 20-30 więcej taką prędkością przelotową. To jest taki totalny luz. Ale 140, no to był niedawno wyjazd do tego Krakowa i 140 autostrady, jak było, wiesz, tylko to mogliśmy jechać 40 minut i w ogóle zupełnie nic, rozumiem, nic się nie działo. Na niemieckich autostradach widziałem, że tam 240 tam jednak jeżdżą chłopaki ostro i no, zastanawiają się niektórzy, jak odblokować to, żeby jeszcze więcej. Co prawda wydaje mi się, że może być niewielki problem, żeby tą prędkość jednak podwyższyć, bo już mamy zakres obrotów. Tak więc to, że my byśmy chcieli i on ma potencjał, żeby szybciej jechać, no to jak nam się obroty skończą, no to... Zadaję pytanie, po co tutaj? Nie, tak. To już nie ma tak naprawdę bardziej potrzeby. Ja cię jeszcze spytam, bo tak opowiadałeś o tej jeździe autostradowej, wcześniej o miejskiej, paleniu gumy. Jakie to są spalania? Jakiego rzędu? Wiesz co, na pewno jest tak, że ile wlejesz, tyle spali. Jasne, jasne. Jeśli powiesz, że masz to kompletnie w nosie, nie zwróciłeś na to nigdy uwagi, to i ja, i widzowie doskonale zrozumiemy. Nikt nie będzie miał pretensji. Próbuję teraz szybko jakby przeanalizować to, co się działo na tym wyjeździe do Krakowa, bo to jest taki dobry wyznacznik jednak, że jedziesz powyżej tego przedziału 90-110, gdzie jest taki najlepsze spalanie, a jedziesz 140, to już zupełnie to inaczej wygląda. Czyli to były 2,5 zbiornika, czyli 36 litrów, 2 zbiorniki, plus 45 litrów na 300 km. Okej. Okay. 11.
Czyli to wyszło jedne. Ale ja mam wrażenie, że na plus testach, minus, jak plus dobrze minus pamiętam, że to były mniejsze spalania, że to były spalania gdzieś tam 9-8 zdecydowanie. W ogóle tak nawet ósemki, kiedy tak, się jechało tak, w miarę, tak. więc one nie były tak przerażające, ale na pewno potrafi wiele. No, 2,5 litra, no. 2,5 litra po pierwsze, po drugie tak, no jednak jest spory opór, nie mam owiewki z przodu, kuferki jeszcze były z boku, także one też dają trochę oporu powietrza. Masz tak jak to seryjne do niego dokładane specjalnie? Tak, tak, tak. Z tym, że no ja to co mówiliśmy wcześniej, jak tylko zjeżdżam z trasy i nie używam tych kuferków, to uchwyty zdejmuję, ale pokażemy tutaj w przebitce, że te uchwyty są naprawdę zaprojektowane tak, jak te tylne podnóżki. Doskonale. Naprawdę, uwierzcie mi. Tak więc zobaczycie to zaraz na przebitkach. Wygląda to super. I to zdejmuje, ale przy takich właśnie prędkościach już trochę wyższych, bądź przy mocnym takim upalaniu w mieście, potrafi te 11 litrów spalić. Na zbiorniku możemy zrobić też, bo teraz jak sobie przypomnę, przy takim bardzo spokojnej jeździe, bo próbowałem po spaleniu, po przejechaniu, po przejechaniu takim spokojnym, bo też chcieliśmy to pokazać w naszym programie, 100 km, to chyba wlaliśmy 7 litrów, nie? Okay. Tak więc można ten i tak. Zakres jest dość spory, no ale to wszystko zależy od tego, kto jaką ma manetkę, tak. A nie nogę w naszym przypadku. Który to jest rocznik? To jest 2022. Dobrze, że on ma w tym momencie... Jeszcze nie ma roku. Nie cały rok. Nie ma jeszcze roku. Ile on ma przebiegu u Ciebie? Znaczy w ogóle, sumarycznie. No, sumarycznie u mnie ma kilka tysięcy, ma przejechane 12 tysięcy kilometrów. 12 tysięcy w sumie. No, tak więc chciałbym powiedzieć, że wbrew pozorom, jak się niektórym wydaje, to jest mój motocykl daily. Czyli ja jadę na zakupy jakiś tam, jak trzeba coś zrobić. Uprzedziłeś moje pytanie właśnie o użytkowanie na co dzień. Tak, ja jeżdżę nim, no... Nie, ja na zdrabkę jeżdżę nim, czyli do pracy zakładam marynarkę i laptopa przez, przez klatę tutaj. Tak. Tak więc to jest taki mój motocykl daily, ale to się bierze z tego, że mam po prostu fan ogromny z jazdy tym motocyklem. O to chodzi. Nawet na etapie zakupu, jak już podjąłem tę decyzję, to pojechałem sobie do Jaśka, do Liberatora, żeby sobie coś w tym stylu zobaczyć, żeby się albo utrwalić, że może jednak inna decyzja, tak. Albo że idę w to. I jednak pojeździłem sobie Harasiami i Triumph wygrał. Ale jeśli chodzi o design, uważam, że te Harleye nowe są też piękne. Fajnie, dziękuję, że naprowadziłeś mnie na jeszcze jedno pytanie, jakie chciałem zadać, właśnie o konkurencję. Miałem tutaj nawet dziś, miałem taki pomysł, żeby przyjechać Diavelem V4 do Ciebie. Nie zdążyłem go zorganizować, więc nie tym razem. Ale chciałem Cię właśnie spytać o to, czy brałeś pod uwagę coś takiego, jak go kupowałeś, to jeszcze wtedy nie było V4, był po prostu Diavel i X-Diavel. BMW wypuściło R18 mocarnego, innego typu motocykl, ale jednak no, największy znów seryjnie produkowany Boxer w motocyklu, tak? Bo tam 1800. Tak. Do tego też zaraz nawiążę. Myślałeś o właśnie o takich motocyklach konkurencyjnych, które są inne, no ale jednak można je rozpatrywać też jako pewnego rodzaju alternatywę dla rakiety. Tak, myślałem o tym. I wygrał Triumph nie dlatego, że Diavel mi się nie podobał, bo mi się bardzo podoba, szczególnie jak teraz na targach zobaczyłem tego nowego, to mi się strasznie on spodobał, ale wygrał dlatego, że ten Triumph idzie tak trochę w bardziej takiego klasyka. Diavel jednak już jest taki, te rysy ma bardziej ostre, już jest taki, kurczę, bardziej nowoczesny. A jednak Triumph troszeczkę, tak jak popatrzymy sobie w niektórych, na niektóre elementy, to jest takim trochę bardziej klasykiem. W nim jest trochę Bonneville'a, a w Diavelu jest trochę Monstera, bym powiedział, tak, nie? To jest ten, tak, ten, tak. R18 jeszcze zostaje, która jest bardzo klasyczna z kolei. No, ale już R18 to już, jeśli chodzi o parametry, tak. To już jest zupełnie inna bajka. Rozumiem. W sensie chodzi mi o moc, o oddawanie tej mocy, o obroty, prędkość maksymalną, to jest zupełnie... Bardziej prawdziwym krążownikiem. Tak, takim cruiserem tak. I ten. Aczkolwiek już do tego nawiązałeś teraz, ja pociągnę puentę. Pamiętamy, rok temu był BMW Festival, Heritage Festival, coś takiego, tak. W tym roku również. Wystawiałem tam mojego customa, którego buduję. Widzieliśmy się, tak.
Tak. No i ten cały konkurs wygrał Nine Hills Motors Paweł z... Kura, jak dobrze pamiętam. Przepraszam, jeśli... Jeśli pomieszaliśmy. Pomieszaliśmy. Tak. No i zamieniłem z nim tam kilka zdań, kilka słów po tym jego zwycięstwie. Naprawdę zrobił piękny projekt. I pierwsze, co powiedział Paweł na to, że ja kupiłem Triumfa, mówi, to jest... Generalnie on jest jednym z najlepszych na świecie. No, może powiedzmy, że jest kilku jeszcze w Stanach, którzy pięknie przerabiają Harleye. Gości od customizingu, od przeróbek Harleya. I on powiedział, że on ten projekt BMW podjął tylko dlatego, że ta R18 tak super wyglądała. I no i tam pogadaliśmy sobie i mówi, że właśnie Rocket to jest jego kolejny projekt, który by chciał zrobić w życiu, nie? I bardzo mnie namawia do tego, żebyśmy coś tu z nim porobili. I ja sam nie wiem, czy ja chcę zrobić z niego, jestem pewny, jestem święcie przekonany, że jeśli on by poszedł w ręce Nine Hills Motors, to by to był przepiękny projekt, ale może jakbym kupił drugiego, to wtedy byśmy tego albo tego drugiego przerabiali, a tego jednak chcę sobie zostawić tak, jak on wygląda. Rozumiem. W pełni to rozumiem. No. Nie wspomniałeś o Heritage Festival, chcę tylko powiedzieć, nie wiem, kiedy będziemy publikować dokładnie ten konkretny odcinek, który właśnie oglądacie, ale bardzo możliwe, że będziemy go publikować właśnie w okolicach weekendu, kiedy Heritage Festival w Warszawie będzie się odbywać. Więc jeśli chcecie, to zgooglujecie i na pewno tam nas znaczy. Ja będę na Heritage Festival, nie wiem, czy ty również. Jest taka szansa, że będę, aczkolwiek mamy tam plany takie rodzinne i to jest całe niedzielne popołudnie, w związku z czym festiwal jest w sobotę, to może się pojawimy. Fantastycznie, dziękuję Ci bardzo. Bary, miło było Was gościć tutaj. Przemiło było gościć u Ciebie na ogródku. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy, cześć.